hukiem do show biznesu wszedł też Alan. Ja muszę przyznać, że ostatnio nie miałem czasu, by śledzić, a jednak nagłówki z Alanem i to z jego wypowiedziami, bo udzielił wywiadu, docierały do mnie. Czy pani jako mama nie ma takiego poczucia, że teraz jest tak wiele pułapek, że może pani nie chciałaby, żeby Alan szedł tą drogą, bo muzyka nie zawsze niestety tu jest równorzędna z tym wszystkim, co dookoła się dzieje? Chciałabym i bym nie chciała równolegle. Nie chciałabym dlatego, że to nie jest smaczne ciastko czasami, ten show business. Jest bardzo duża bezwzględność. I nie jest to, że ta pasja, którą on też ma w sobie, z którą się urodził, jak widać, podobnie zresztą jak ja, to jest jakby obciążona bardzo dużym cieniem. Nie jest to proste. Nie mówię, że ciągnę tylko w to, co jest proste, ale nie jest to takie po prostu wyłącznie apetyczne, wspaniałe i soczyste. Z drugiej strony chcę, żeby on był w tym, dlatego żeby się nauczył, bo dlatego, że to jest taka szkoła życia. Show business to jest cały przekrój psychologiczny i wszystkie możliwe pułapki. I lepszego nauczyciela nie znajdzie, ale czy słucha? On mnie faktycznie słucha, ale jednocześnie jak też ja go troszeczkę ukierunkowuję, żeby uważał na to, ale na przykład to, że synek, jeżeli ktoś prosi o wywiad, a ty jesteś zdenerwowany, nie rób wywiadu, dlatego że czasami powiesz w złości, co ludzie często powiedzą w złości, a tobie nie wybaczą, będą cię rozkładać na pierwiastki. Natomiast chcę, żeby on się uczył przetrwać, dlatego że to mu bardzo zrobi taką prawidłową postawę ochronną, obronną. On zresztą jest dużo bardziej cool niż mama, naprawdę. A poza tym prawda jest taka, że mówiąc bardzo obiektywnie, on naprawdę robi zajebistą muzę. Przepraszam za przekleństwo, ale na taki jeśli gatunek, ona taka jest, to tak mówimy. Naprawdę na taki gatunek mogę powiedzieć, takim językiem trochę 3D, czyli nie taki język światłości, ale prawda jest taka, że to jest zajebista muza. Teraz wydał właśnie czwarty singiel, wczoraj miał swoją premierę, w te 19 urodziny o godzinie 19. Idzie do przodu, nie poddaje się, nie jest rozczarowany, że to idzie powoli, jest bardzo cierpliwy, uważa, że 3 single przez ostatni rok powolutku się fajnie rozgrywają, wie, że musi zapracować na zaufanie, wie, że ma trud z powodu tego, że mama gdzieś jest obok niego i rzuca trochę cień na niego, w tym sensie cień, że ja go wystawiam do przodu, żebym go nie przekrywała sobą gdzieś w opinii. Że musi też pracować na własne nazwisko, co czasami trwa dłużej niż krócej. Tak, on to wie. A to, że się odważył ze mną w ogóle wystąpić na jednej scenie w Sylwestra, to była bardzo duża odwaga z jego strony. Byłam przekonana, że na przestrzeni etapu przygotowań powie, wiesz co, mama, nie, daj spokój. A jednak daliście radę i byliście cudownym duetem.